chcesz. I teraz myśląc o tym, powoli otwórz ręce, dobrze? Cześć, z tej strony Karol i w dzisiejszym materiale o czym myślą kobiety we Wrocławiu. Zapraszam do oglądania. Mogę tak wystawić? Tak, może trochę na środek. I teraz słuchajcie, w kieszeni mam coś, co możecie kojarzyć z występów pewnych, nie takich. Jest to taka piłeczka, gdyby się sprawdziła. Jest to taka piłeczka, gdybyś mogła ją obejrzeć, sprawdzić. I teraz tak, często mówi się, że magicy mają wszystko w rękawach, ale ja dzisiaj specjalnie podwinąłem rękawy, dlatego z waszą piłeczką mogę zrobić, o właśnie, dwie będą potrzebne. I tak, to jest piłeczka numer 1, to jest piłeczka numer 2. I zobaczcie, piłeczka numer 1 włożę do tej ręki, piłeczka numer 2 do tej, zrobię jeden magiczny gest i nie uwierzycie, piłeczki na waszych oczach zamieniły się miejscami. Jednak za mało alkoholu, to pomieszam je dwie, jeszcze raz. I wezmę piłeczkę numer 1 czy 2? 1. Nie, to jest numer 2 akurat. To takie same, no to nie ma różnicy. I to może do twojej lewej, zaciśnij proszę. I zrób tak jak ja. I teraz tak, szczerze, powiedz mi tutaj znajomym, czy czujesz piłeczkę w swojej ręce, tak szczerze? To za chwilę ja postaram się przenieść piłeczkę z twojej ręki do mojej, czyli twoja dołączy do mojej. Ja będę mieć dwie, a ty żadnej. I rób tak jak ja, dobrze? I teraz szczerze, mocno ściskając, czy czujesz piłeczkę w swojej ręce, czy ona jeszcze tam jest? Tak. To ja za chwilę postaram się przenieść piłeczkę z tej ręki do tej, czyli ja będę mieć dwie, a ty żadnej. Twoja dołączy do mojej, uwaga. Szczerze, czy czujesz jak coś tam maleje? Nie. To zrobimy inaczej. Mam tak, że po prostu czuję to. To może ej, coś maleje. Z mojej ręki? Zrozumiałe. Zobacz, z mojej ręki do twojej w takim razie. I się okazuje, że ja już nie mam żadnej, ale kiedy ty powoli otworzysz... Nie! To ty masz dwie, prawda? Ale kiedy ty powoli otworzysz... To ty masz dwie, prawda? Oh yeah. Jednak moi drodzy, ja tutaj dużo pokazuję, dużo gadam, dlatego też jeszcze wam utrudnię to zadanie i wyciągnę z kieszeni jeszcze jedną. Jakbyś mogła wystawić ręce znowu? I teraz tak. Ale słuchajcie, ja tutaj dużo mówię, dużo pokazuję, dlatego też... Miałam okulary, nie widzę mojego szoku, może lepiej. Słuchajcie, to jeszcze dodam jedną, jakbyś mogła razem trzymać i teraz tak. Uwaga, raz, dwa i trzecia. O. Idzie do kieszeni. Ile mi zostało w ręce? Jak myślicie? Dwie, ale pewnie dużo jedno. Trzy będziesz miał. Mamy trzy, prawda? Ale zrobię to jeszcze raz, zobaczcie. Ale zrobię to jeszcze raz, zobaczcie. Jeden, dwa i trzy. I jaką piłeczkę sobie chcesz wybrać? Jeden, dwa albo numer trzy. Którą chcesz? Dwa. Specjalnie to zrobiła. Także piłeczka numer dwa do tej ręki, a dwie do kieszeni. I jak myślicie, ile mi zostało teraz w ręce na koniec? Pewnie trzy. Śmoga, tak chwycicie wszystkie? I trzymać? I teraz tak. Trzymasz te piłeczki, tak? I teraz tak, zapomnij o piłeczkach, ale pomyśl sobie o czym tylko chcesz. Dobra? My nie wiemy o czym, ale za chwilę ta rzecz tutaj się pojawi. Jakbyś mogła... Tam może być piłeczka, mogą być piłeczka, może być jeszcze coś, jak chcesz. I teraz myśląc o tym, powoli otwórz ręce, dobrze? Uwaga, jakbyś mogła powoli, bardzo powoli otworzyć ręce i myśleć o tej rzeczy. Ja o tym pomyślałam, że ja myślałam, mogła być w baniu. Także jak widzicie. I jak? Mam nadzieję, że ten materiał wam przypadł do gustu. Nie było jeszcze tego numeru tutaj na moim kanale, tylko na imprezach firmowych czy prywatnych, go czasami prezentowałem w zależności do okazji, a dzisiaj mogliście go wyzobaczyć. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, udostępnijcie ten materiał, jeżeli chcecie pomóc mi, aby gdzieś tam to dalej poszło w świat. I na koniec, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no to subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, aby być powiadomionym o kolejnych filmach. Co tydzień one tutaj z iluzją pojawiają się na moim kanale. No i cóż, do zobaczenia już w następną niedzielę.